Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o takim zawodniku jak Garry Kasparow. Jako, że ostatnio był Anatoli Karpow, to dzisiaj kolej przychodzi na kolejnego z wielkich szachistów, a mianowicie o Garry'ego Kasparowa, który jak zapewne wiecie jest legendą szachów, żyje po dziś dzień. Po dziś dzień gra bardzo dobre partie i występuje czasami w różnego rodzaju turniejach pokazowych. Garry Kasparow urodził się w 1963 roku, czyli w tym momencie ma około niecałych 60 lat, jeżeli dobrze liczę. Zaczął grać w szachy jako dziecko. Podobno jego rodzice dawali mu do rozwiązywania zadania szachowe, jak był młody. Jemu to się spodobało, zaczął grać w szachy, no i od początku swojego życia właściwie przekazywał, że ma bardzo duży talent do tejże gry. Od 1973 roku, czyli w wieku 10 lat, został on zapisany do słynnej szkoły w Związku Radzieckim, do szkoły Michaiła Botwinnika, o którym wam też już opowiadałem na tych streamach i na filmach na YouTubie. Jest to taka legendarna szkoła, która wyszkoliła naprawdę bardzo, bardzo wielu dobrych szachistów. Jego pierwszym sukcesem było to, że w arcymistrzowskim turnieju w Bania Luce w 1979 roku, czyli w wieku lat 16, no zaorał. Po prostu zrobił 11,5 punkta z 15, osiągnął ranking 2705 uzyskany, zakończył turniej bez porażki, pomimo tego, że grali tam silni arcymistrzowie, tacy jak Petrosian czy inni tacy. I tymże rezultatem wszedł on jako najwyższy ranking w historii na listę rankingową. Osiągnął on 2595 punktów. Wiecie, jak ja wchodziłem na listę rankingową, to osiągnąłem 1781, dlatego ja nagrywam filmy na YouTube i streamuję dla was na Twitchu. Natomiast on wszedł z wynikiem 2595, no i był totalnym, totalnym szef. Jego następnym takim wielkim sukcesem był tytuł Mistrza Świata Juniorów. Wtedy on także został arcymistrzem. No i bardzo szybko dostrzeżono w nim ogromny, ogromny talent, dzięki czemu już w bardzo młodym wieku miał okazję zagrać w cyklu meczów do pretendentów do tytułu mistrzowskiego. W pierwszym meczu grał z Aleksandrem Bielawskim, wygrał w tym meczu 6-3. W półfinale rozegrał mecz z Wiktorem Korcznojem. Ten mecz miał takie podłoże polityczne, na początku miał się nie odbyć, w ogóle Kasparowa miano zdyskwalifikować, natomiast Wiktor Korcznoj jako wielkoduszny człowiek stwierdził, że dobra, spoko, gramy sobie. Zagrali ten mecz w Londynie, no i Kasparow wygrał. W finale mierzył on się z Wasilijem Smysłowem, czyli byłym mistrzem świata, ale jako że Garry Kasparow był szefem, no to dość gładko byłego mistrza świata pokonał i dzięki temu mógł sobie zagrać w meczu o Mistrzostwo Świata z Anatolijem Karpowem. Ten mecz o Mistrzostwo Świata jest po dziś dzień prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym meczem o Mistrzostwo Świata. Miał on miejsce w 1984 rokiem właśnie pomiędzy Karpowem a Kasparowem. No i problem polegał na tym, że ten mecz nie miał limitu partii. Zawodnicy grali do 6 zwycięstw, ale czysto teoretycznie, jeżeli remisowaliby każdą partię, to graliby prawdopodobnie do dzisiaj ten mecz. No i faktycznie ten mecz miał taki bardzo ciekawy przebieg, ponieważ pierwsze 5 zwycięstw odniósł Anatoli Karpow. I Anatoli Karpow wygrywał 5-0 po kilkudziesięciu partiach. No i wydawało się, że spokojnie sobie wygra 6-0. Natomiast okazało się, że wraz z upływem czasu tych remisów pojawiało się więcej. Garry Kasparow coraz częściej wygrywał z Karpowem. No i przy wyniku 5-3 dla Karpowa okazało się, że mecz trwa już kilka miesięcy, no i Światowa Federacja Szachowa stwierdziła, że to jest po prostu za długo. Co było troszeczkę paradoksalne, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi zawodnik czuli się troszkę pokrzywdzeni. Kasparow, z tego względu, że pomimo iż przygrywał, no to w ostatnich partiach po prostu dużo częściej niż Karpow wygrywał i grał po prostu lepiej, bo Karpow był słaby. Znaczy inaczej, grał dużo słabiej niż na początku ze względu na to, że był po prostu starszy i ten mecz go wyniszczał. Natomiast Karpow też czuł się troszeczkę poszkodowany, no bo był tylko jedną partię od zostania po raz kolejny mistrzem świata. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, faktycznie Kasparow mógł się czuć troszkę bardziej poszkodowany, no bo faktycznie wyglądało to w ten sposób, że on był na fali i były duże szanse, że zostanie on mistrzem świata. Ten mecz został przerwany w tym momencie,
No i obaj byli czuli się poszkodowani. I cóż, Kasparow z tego względu też później, jak już został mistrzem świata, to miał różnego rodzaju przeboje, jeśli chodzi o Federację FIDE, o czym powiem wam później. Natomiast faktycznie następny mecz o Mistrzostwo Świata odbył się w 1985 roku pomiędzy Kasparowem a Karpowem. Formuła została zmieniona, a mianowicie grali oni 24 partie. Czyli jeżeli byłoby 12-12, to tytuł utrzymywał Karpow, jako że był mistrzem świata. Natomiast w innej sytuacji, jeżeli by było 12,5 dla jednego albo do drugiego, no to ta osoba zdobywa tytuł mistrza świata. No i tutaj Kasparow bez większych problemów, to znaczy dobra, nie bez większych problemów, bo to były bardzo dobre gierki, natomiast koniec końców zdobył ten tytuł, głównie dzięki temu, że bardzo dobrze rozgrywał partię czarnymi w obronie sycylijskiej i tym niejednokrotnie Karpowa potrafił zaskoczyć. Po zdobyciu Mistrzostwa Świata Kasparow wspiął się na szczyt listy rankingowej. Jego maksymalny ranking, żeby was nie skłamać, wynosił chyba 2800... Czekajcie, muszę to znaleźć. Tak, 2851, także to był przez bardzo długi czas nieprześcigniony wynik. No i on był totalnym szefem. Między innymi potrafił rozgrywać symultaniczne partie z całymi drużynami. Między innymi grał z drużyną z Izraela, złożoną z 8 silnych arcymistrzów. Ich średni ranking wynosił ponad 2600, a Kasparow ich rozwalił 7-1, nie? Także to pokazywało, że był naprawdę, naprawdę ponad wszystkich, którzy w tamtym okresie grali w szachy. Lata 80. XX wieku to była taka... ciekawa historia, że najlepszym zawodnikiem na świecie był Kasparow, ale najlepszym spoza nich cały czas był Karpow. I mecze pomiędzy Kasparowem a Karpowem zdarzały się bardzo, bardzo często. W 1986, w 1987, w 1990 roku te mecze, wiecie, sprawiły bardzo dużo dobrego dla współczesnej teorii debiutów, no bo to były takie bardzo, bardzo ciekawe i zaawansowane teoretycznie mecze. Najbliżej porażki był w 1987 roku, gdzie w ostatniej partii białymi musiał wygrać z Karpowem. Remis dawał Karpowowi zwycięstwo w ogólnym rozrachunku, no ale okazało się, że Kasparow wygrał. Te partie wam pokażę. Tak jak wam wcześniej wspominałem, Kasparow, będąc mistrzem świata, próbował zdestabilizować troszeczkę FIDE. Z tego względu, że właśnie nie lubił się, delikatnie mówiąc, z osobami będącymi na najwyższych szczeblach. Założył on takie stowarzyszenie GMA, czyli FIDE. Utworzył w ramach FIDE Stowarzyszenie Arcymistrzów, które miało, powiedzmy, w pewnym sensie zniszczyć tę organizację od wewnątrz. Nie do końca mu się to udało, to znaczy to było tak, że niby był taki bardzo duży rozłam, ale koniec końców to wiecie, jak to jest. W 1993 roku cykl turniejów pretendentów wyłonił do meczu o Mistrzostwo Świata Nigella Shorta. Jednak obaj razem z Kasparowem nie byli zadowoleni z tego, jakie warunki FIDE mu przedstawiło obu zawodnikom, więc obaj sobie stwierdzili, że wyłączają to spod jurysdykcji FIDE i grają tak jakby zupełnie poza. To sprawiło, że właśnie w szachach był bardzo duży rozłam. Sprawiło to też, że były tak jakby dwie organizacje, które wyłaniały osobno mistrzów świata. No i to było takie dość dziwne, natomiast koniec końców powróciło to do systemu, jaki mamy teraz. Więc ta partia, którą wam teraz pokażę, to jest właśnie partia z meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Kasparowem a Karpowem. I tę partię Kasparow musiał wygrać. Biały zagrał C4, czyli Kasparow zagrał C4, co nie było do końca w jego stylu. Nie mogę powiedzieć, że to nie był jego ulubiony, znaczy, że to jest debiut, którego on nie znał, natomiast to był debiut, w którym tak jakby nie był jego główną bronią w tamtym czasie. I zagrał tak prawdopodobnie dlatego, że miał jeden cel. Po prostu chciał zagrać długą partię z Karpowem, po to, żeby go wymęczyć i w pewnym momencie po prostu wygrać. Nastąpiło E6. W początku nie będę wam za bardzo jakoś komentować, ponieważ nic ciekawego się nie działo. Jak widzicie, zgodnie z planem, jeden goniec jest na długiej przekątnej, drugi goniec jest na długiej przekątnej. Natomiast to jest coś takie ustawienie, które jest bardzo mało konfrontacyjne. Czyli no takie
typowo ustawianie pod to, żeby nie było jakiejś wielkiej zadymy, tylko żeby wygrać na przykład w kilkudziesięciu, albo może nawet kilkaset ruchach w końcówce. Goniec B7, E3, skoczek D7, tu skoczek E4. Tutaj białe nie bardzo chcą bić, ponieważ jak zbiją, przeciwnik zbije. Musielibyśmy tym skoczkiem gdzieś wrócić do tyłu, bo jak pójdziemy nim do przodu, no to przeciwnik wejdzie tutaj i tutaj. Nie kontrolujemy pola D3. Więc nastąpiło skoczek E2, A5, D3, goniec F6, hetman C2, wymiana, wymiana, skoczek D6. Ten hetman już tutaj patrzy przez całą przekątną, natomiast ta przekątna zaraz zostanie zamknięta i dopiero potem, gdy Kasparow będzie mieć ku temu okazję, to otworzy ją na nowo. Nastąpiło C5. Teraz nie bijemy tego od razu, bo jak nie musimy bić, no to nie ma sensu, żeby bić to od, zaraz jak możemy. To nie jest tak, jak robi mój czat, że widzę to bije, tylko dużo lepiej jest po prostu poczekać. Zauważcie, że te dwie wieże jeszcze niczego póki co nie robią, więc w następnych kilku ruchach zostały one poprawione. Wieża poszła do środka, przeciwnik też ją ustawił do środka. Ten skoczek póki co nic nie robi, poszedł tutaj, więc idzie do przodu. Przeciwnik wybił. Wybił hetman E7 i kolejna wieża idzie do przodu. I porównajcie sobie to z tym, jak wy gracie w szachy, albo jak ja czasami gram w szachy. U nas bardzo często jest tak, że te wieże stoją na F1 i na A1 bez powodu. I my próbujemy od razu atakować, chociaż nie mamy do tego przygotowanych figur. Natomiast Kasparow dlatego był mistrzem świata, że potrafił dobrze te figury do ataku włączać. Wieża D8 i dopiero teraz, gdy wszystkie figury są już poprawione, skoczek stoi super, goniec stoi fajnie. Jedyną figurą, która nie jest jakaś bardzo, bardzo dobra w tym momencie, to jest ten hetman. Więc zostało zbite, zbite, B4, łubu-dubu, łubu-dubu, hetman A7. Atakowany jest pionek na A2, więc zostało to obronione. Nastąpiło skoczek F5. No i teraz znowu, gdy gramy w szachy, to główną naszą rzeczą, którą chcemy robić, zawsze powinno być atakowanie słabości przeciwnika. Największą słabością przeciwnika jest pole B6, więc Kasparow tutaj zagrał wieżę B1. Karpow, żeby to obronić, mógł na przykład zagrać tu, ale wtedy tego pionka by stracił po biciu, biciu i biciu, więc to by było troszeczkę bez sensu. Tu nie możemy zbić, bo dostaniemy mata w jednym ruchu. Więc po prostu byłaby utrata pionka, więc aby Karpow tego pionka nie stracił, to musiał wybić tę wieżę, ale Kasparow dzięki temu zdobył przestrzeń i miał opanowaną całą linię D, co do zasady jest spoko. I tutaj już zaczęła się zarysowywać mała przewaga Kasparowa, ponieważ ustawił on się na jednej słabości, ma opanowaną linię D, więc po prostu wszystko było w porządku, ale to jest jeszcze zbyt mała przewaga do tego, aby tutay wygrywać partię. Karpow zagrał hetman C7, nastąpiło skoczek D3. Gdyby przeciwnik zbił, ta wieża by tutaj weszła, kontrolowałaby jeszcze bardziej linię. Ten koniec byłby trochę lepszy niż skoczek, więc prawdopodobnie na to Kasparow chciał iść. Natomiast na dobrą sprawę nie widać, żeby to była jakaś duża przewaga. Natomiast Karpow zagrał spokojny ruch H6, pozwolił się związać. Skoczek E7, hetman B5, skoczek F5, A4, skoczek D6, hetman B1, hetman A7 i skoczek E5. No i tutaj Kasparow mówił, że w tym momencie on stwierdził, że to jest właśnie ten moment, w którym powinien on zacząć atakować. Zauważcie, że święci tutaj tego pionka. I przeciwnik zdecydował się go zbić. Co okazało się być dość dużym błędem, przynajmniej według dzisiejszych komputerów. Ponieważ pomimo tego, że czarne mają pionka więcej, no to następuje bicie, bicie i tutaj zostało zagrane hetman D1. W komentarzach do tej partii Kasparow powiedział, że on myślał, że po hetman D1 ma bardzo dużą przewagę, bo grozi tutaj szach, grozi tutaj atak na skoczka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na dobrą sprawę okazuje się, że lepszym ruchem było hetman B5. I teraz grozimy tym szachem i jeśli na przykład ten skoczek tutaj by odskoczył, to gramy hetman C6, atakujemy tego skoczka i ten skoczek po prostu nie mieści się za bardzo na szachownicy, bo musi kontrolować to pole i jakby odszedł, to robimy tu, tu i teraz nawet nie musimy tego bić, tylko możemy zagrać skoczek D7, grozimy tym i po prostu to jest totalnie, totalnie wygrane. Natomiast Kasparow z jakiegoś powodu tego nie widział, myślał, że po hetman D1 jest dokładnie tak samo. Natomiast tutaj okazuje się, że przeciwnik miał taką dziwną kontynuację, mógł zagrać skoczek C5.
I teraz, po tym i po odejściu, jakbyśmy zbili, to okazuje się, że tutaj jest szach, jest podwójne uderzenie, no i jest po prostu troszeczkę lipa. To znaczy teraz czarne mają przewagę, ponieważ pozbywają się najsilniejszej figury przeciwnika. Więc to zostało przeoczone przez obu arcymistrzów. Karpow odszedł na e7, nastąpił szach tutaj i białe zbiły tego pionka. I ta pozycja, jakbym się was zapytał, drodzy widzowie, to jak sądzicie, jest lepsza dla białego, jest lepsza dla czarnego, czy ciężko powiedzieć, którym kolorem wolelibyście to grać? A no właśnie, część z was mówi, że remis, część z was mówi, że białe mają lekką przewagę, no i prawda jest taka, że faktycznie białe mają troszeczkę lepszą pozycję, ale czarne też nie są bez gry. To znaczy czarne mają trochę słabego króla, ale potencjalnie mają wolnego pionka, dzięki któremu będą mogły te partie ewentualnie jeszcze wygrać. Natomiast to jest idealna pozycja dla Kasparowa, ponieważ w tej sytuacji istnieje możliwość, że po prostu on tę partię wygra, mając taką lekką przewagę. Nastąpiło skoczek G6, jakbyśmy zagrali coś losowego, no to możemy tutaj dostać mata. Raczej dobrze jest nie podstawić takiego mata. Tutaj, tutaj i tutaj. Więc przed tym musiał się Karpow obronić. Zagrał skoczek G6. Nastąpiło hetman E8. Hetman E7. I jak sądzicie, warto jest wymienić te hetmany? Czy trzeba gdzieś odejść? Co byście tutaj białymi zagrali? A no właśnie, chodzi o to, że tutaj białe mają tylko jedno odejście. Bo jak odejdą gdziekolwiek, no to stracą tego skoczka. Więc tutaj białe muszą zbić. Zbić. I teraz jaki kolejny ruch byście wykonali? Bo to też jest bardzo ważne. Zauważcie te dwie figury. Co można z nimi zrobić, drodzy widzowie? Król H1 nie. Król H1 nie jest dobrym ruchem. A no właśnie. Możemy zrobić hops. I teraz ten skoczek jest po prostu troszeczkę unieruchomiony. Przynajmniej przez chwilę. Pyk. Teraz atakujemy tego pionka. I zauważcie, to jest ta umiejętność, o której wam mówiłem na przykładzie między innymi Fischera i chyba także Karpowa. Że tacy zawodnicy potrafią bardzo dobrze grać w takich sytuacjach, gdzie atakują na jednym skrzydle, a potem atakują sobie na drugim skrzydle. I okazuje się, że nie bardzo jest jak tego pionka bronić, bo jak hetman pójdzie, no to oczywiście tracimy tutaj skoczka. Więc nastąpiło skoczek F8 tutaj. I w tej sytuacji białe mają po prostu pionka więcej. Obiektywnie rzecz biorąc, bardzo możliwe, że to jest remis. To znaczy, gdyby grały te dwa komputery, to prawdopodobnie partia zakończyłaby się remisem, z tego względu, że skoczek, jakie są figury na jednym skrzydle, jest troszeczkę lepszy niż goniec. Goniec jest dobry, jak dzieje się akcja na dwóch skrzydłach, bo on może jednocześnie kontrolować jedno i drugie skrzydło. Natomiast na jednym skrzydle skoczek jest troszeczkę lepszy. Więc tutaj pozycja jest raczej remisowa, natomiast sam Kasparow mówił, że dla niego najbardziej w tej pozycji, pod względem tym, co się dzieje w meczu, fajne jest to, że on może te grać pozycję właściwie do końca świata. To znaczy mogą grać i grać i grać i on może tutaj szarpać, tam szarpać, tu szarpać i będzie spoko. Więc nastąpiło hetman F6, małe poprawianie figur, hetman E7, król G2, poprawiamy sobie figurę, czarny zagrał G6, hetman A5, tu było takie troszeczkę chodzenie w kółko. I w tym momencie, jaki ruch byście białymi zagrali? Bo tutaj jest taki ruch, który wybrał Kasparow i ten sam ruch wybrałaby pewnie Alfa Zero, jeżeli oglądaliście moje filmy. Dokładnie tak. Jak nie wiecie, co zrobić, no to bardzo dobrze Znaczy, nie róbcie tak, że jak ty nie wiecie, co robić, to puszujecie pionkę. Natomiast jak jest końcówka, to chcecie zyskać trochę przestrzeni. I zostało zagrane H4. I w tym momencie czarny zagrał taki ruch, który obiektywnie rzecz biorąc był bardzo, bardzo, może nie tyle, że słaby, co był troszeczkę problematyczny, bo zostało zagrane H5. I teraz zauważcie, że wszystkie pionki białych są ustawione na, znaczy wszystkie pionki czarnych są ustawione na białych polach, dzięki czemu ten goniec ma opcję do ataku. Więc tutaj znowu figury zostały poprawione. Hetman C6, hetman E7. Goniec D3, po to, że ten goniec w przyszłości będzie chciał atakować tego pionka, stąd niestety by nie mógł, więc się wycofał, żeby robić to naokoło. Hetman F7, czarny chodzi w kółko, biały się ustawia na D6, król G7, E4, król G8, goniec C4, król G7 i taki był plan Karpowa na tę pozycję, że on będzie chodzić tu i będą sobie tak chodzić w kółko. Natomiast w takich sytuacjach najczęściej kończy się to tym, że kończą nam się ruchy. Więc tutaj biały musiał go troszeczkę dusić. Ten ruch E4 miał ten plan, że prędzej czy później zostanie zagrane E5 i odbierzemy kolejne pola przeciwnikowi.
Więc hetman e5, tutaj chodzenie w kółko, goniec b5. Jak widzicie, to wielokrotnie powtarzam zarówno wam, jak i moim uczniom podczas zajęć, że w sytuacji, w której mamy przewagę i mamy końcówkę, to my wcale nie musimy się spieszyć. My możemy sobie chodzić tak w kółko, w kółko, w kółko i cały czas wkurzać przeciwnika. Goniec c6, tutaj hetman b4. Wydaje się, że ten hetman stał się aktywny, ale nie do końca, bo on nigdzie nie może tutaj iść, bo musi cały czas pilnować króla. Nastąpiło hetman d7 i jak sądzicie, czarne powinny wymienić te hetmany? A no właśnie, większość z was mówi, że nie i to jest prawda. To znaczy, jeżeli by tutaj zbiły, to bez hetmanów ta pozycja jest po prostu bardzo, bardzo ciężka, ponieważ król podejdzie tu, będzie atakować te pionki. Te pionki koniec końców ruszą i będzie bardzo, bardzo ciężko. Więc hetman odszedł. Nastąpiło teraz e5, o którym wam mówiłem wcześniej. Hops, ten pionek jest słaby, ten pionek jest słaby, ten skoczek nie może się w ogóle nigdzie za bardzo ruszać, bo nawet jak pójdzie tu, to dalsze pole może tylko wrócić. Więc jest lipa, hetman a5. Teraz bardzo silny ruch od strony białego, a mianowicie chcielibyśmy dać tutaj szacha. Tylko jak damy go teraz, to przeciwnik nam zbije i przegramy. Więc białe to przygotowały, zagrały goniec e8, no i teraz już się okazuje, że jest bardzo, bardzo źle. Hetman f7, tutaj. I skoro wygoniliśmy tego króla do rogu, no to ten goniec już nam nie jest tutaj potrzebny. Chcemy, aby on atakował od drugiej strony, więc nastąpiło goniec a4, hetman d5, król h2, tutaj. Przeciwnik nam atakuje tego pionka, więc co byście zrobili? W jaki sposób byście go bronili? Podchodzilibyście królem albo coś? No, widzę, że widzowie, forma mutant. Dokładnie tak, nasz hetman tutaj broni, więc nie musimy nic robić. Goniec idzie tu, atakujemy tego pionka. Hetman c8 i teraz nastąpiło goniec d1. Tutaj, tutaj. No i nagle w tym momencie powstała taka pozycja, w której czarne nie mają żadnego sensownego ruchu. Na przykład, jakby dały szacha, to nastąpi goniec f3, ten hetman gdzieś odejdzie. Ten król będzie mógł podejść, nastąpi goniec e4, nawet po takim biciu jest po prostu lipa, bo tracimy skoczka, więc po prostu ten hetman musi cały czas trzymać się na tej przekątnej, a w takim wypadku po prostu stracilibyśmy tego pionka, więc po prostu byłoby bardzo źle. Ewentualnie możemy to jeszcze wyczekiwać, 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 więc w tym momencie po ruchu król g2 Karpow stwierdził, że no niestety, ale nie będzie mistrzem świata ponownie, ponieważ tutaj się poddał. Także no, zostało mu tylko jedno. Panowie uścisnęli sobie dłoń. Kasparow utrzymał tytuł mistrza świata.